W piątek, 21 lipca, odbył się pogrzeb syna Sylwii Peretti, który zginął na ulicach Krakowa w wypadku samochodowym. Jak wiadomo z oficjalnych informacji, kierowca, jak i pozostałych dwóch pasażerów, było pod wpływem alkoholu. Łącznie w zdarzeniu zginęły cztery osoby, a samochód, którym się poruszali, został doszczętnie zniszczony. Warto tutaj zaznaczyć, że główną przyczyną tragedii była nadmierna prędkość oraz prowadzenie pod wpływem alkoholu. Dlatego zawsze należy zwrócić uwagę na stan trzeźwości kierowcy, a gdy wiemy, że był spożywany alkohol, należy udaremnić podróż. Ponieważ może to uchronić kierowcę, pasażerów lub przypadkowe osoby od śmierci.